I moi drodzy, mamy wielkie starcie. No, wątpię, żebym to ugrał. Dobra, wystrzelał się. Ale szarża, Moi kochani, raz, dwa, trzy, ulp! Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w końcu udało mi się dobić setny poziom w grze Brawl Stars, więc w dzisiejszym odcinku kupimy sobie przekozacki pakiet poziomu setnego. Ale zanim to zrobimy, sprawdźcie, czy już na pewno subskrybujecie mój kanał, wciśnijcie ten czerwony przycisk, który znajduje się na dole, no i nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, ponieważ fajnie jest, jak ktoś zostawia łapeczkę w górę, kiedy, wiadomo, wydaje pieniądze na gierkę. A więc tak, moi drodzy zadymiarze, jak widzicie, mamy pakiet poziomu setnego za 42,99. Bardzo dziwna cena, ale wartość czterokrotnie przewyższa wartość zwykłego pakietu. Mamy w pakiecie 2100 monet oraz 350 gemów, więc koniecznie muszę go kupić. No i moi drodzy państwo, mamy to 350 gemów, 2100 golda i to by było na chwilę obecną na tyle. Niestety w tym pakiecie żadnej skrzynki nie było, ale spokojnie, jakąś skrzyneczkę sobie za chwileczkę otworzymy. Pierw sprawdźmy, co mamy do zrobienia w naszych zadymiarzach. Mamy do ulepszenia Daryla za 1250. I moi drodzy, w tym oto momencie wszystkie moje postacie, które posiadam, mam na mocy 9. Mały błąd by był, jeszcze Tik został nam do podwyższenia. Ulepszamy Tika. No i teraz z pewnością już mam wszystkie postacie na poziomie minimum 9. Teraz sobie otworzymy 22 skrzynki, które udało mi się wyboostować. Mam nadzieję, że coś ciekawego wypadnie. Oczywiście, jeżeli coś ciekawego spadnie, no to wam pokażę. O, token doubler był. Pięknie. Zostało nam 13 skrzynek tylko, moi kochani. To w międzyczasie chciałem wam coś ciekawego ogłosić. Że już niedługo będzie organizowany turniej Brawl Stars w Warszawie. W sali zabaw Fikołki na Wilanowie. Jeżeli jesteście zainteresowani takim oto wydarzeniem, wbijcie koniecznie w link, który znajduje się w opisie i możecie już sobie zakupić bilety na te wydarzenie. Więc bardzo serdecznie polecam. Pierwszy event odbędzie się już 17 listopada. Okej. Otwieramy dwie ostatnie skrzyneczki. No i niestety, moi kochani, nic ze skrzynek darmowych nie wypadło. Ale sprawdźmy sobie jeszcze na spokojnie sklepik. Mamy megaboxa, mamy 505 gemów. I nie wiem właśnie, czy nie lepiej kupić sobie jakiegoś skina zamiast megaboxa. Chyba wiecie co? Zaryzykuję i kupię sobie tą Wiedźmę Shelly. Ona z takim przecudownym kotkiem chodzi, więc no sorry, ale ja ją muszę mieć. Tak jest, moi drodzy, pięknie. Mamy Shelly, wiedźmę. I moi drodzy, niedługo na kanale pojawi się, ale nikomu nie mówcie, na kanale JJ pojawi się specjalny odcinek Halloweenowy. Zgadnij, czyj to przedmiot. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału JJki, tu masz w karcie przypięty jej kanał, zasubskrybuj koniecznie, ponieważ ten odcinek wjedzie prawdopodobnie w tym tygodniu. I moi drodzy, mamy jeszcze DJ-a Franka. Ja nie mam żadnego skina do Franka, więc kupimy sobie też ten skin. Tak jest, mamy dwa kolejne skiny. Pięknie. No nic, moi drodzy, trzeba wziąć naszą Shelly, ubrać ją w jej przecudowny skin, no i musimy rozegrać sobie meczyk, ponieważ mam bardzo, ale to bardzo dużo star tokenów do zebrania. Okej, moi drodzy państwo, zaczynamy meczyk w nowym trybie. Graveyard Shift. Oczywiście gramy sobie teraz solóweczkę. Jestem ciekaw, jak ta Shelly się na nim spisze, na tym trybie. Wiem, że Shelly, jak nie podjadę, no to będzie słabo. Tutaj chyba jest Spike. Tak, tu jest Spike i tu jest też Jessie, która będzie fokusowała te krzaczki, czy nie? Nie, nie fokusuje ich. O, jednak fokusuje, dobra. Teraz moja szansa, raz, dwa, trzy i leży. Dobrze, udało mi się ją wyczuć. Tu mamy Crowa, który będzie cały czas starał się mnie obić. Dobra, dobra, trzeba się wycofać. Trochę ja go, on trochę mnie pobijał. Schowam się za ten pieniek jeszcze raz. On myśli, że ja chyba wybiegłem, czy nie? Nie trafiłem go, najgorzej. Dobra, udało mi się trafić. Okej, przywróciłem sobie bardzo dużo życia, ale to jeszcze jest Spike na daleko i on jest mega niebezpieczny, on mnie ściągnie na dwie bombki. Nie trafiłem jeszcze, najgorzej. Najgorzej, dobra, uciekam. Uciekam, tutaj nic niestety nie wskuram. Muszę się bliżej trzymać na przykład takiego Daryla, którego zabijam i dzięki temu odzyskałem całe życie. Mam 7000 życia, ten Spike będzie musiał mnie niestety ganiać. Ja troszeczkę sobie zagram to taktycznie, obejdę w koło. Tak jest, on wie dobrze, że musi mnie gonić. A wokół tego murka będzie mu to ciężko naprawdę zrobić. Na blisko jak do mnie podejdzie, no to ja go niestety, ale pokonam. Bomba, bomba. I moi drodzy, w
ten oto sposób udało mi się wygrać moją pierwszą gierkę nowym skinem, którego tak naprawdę prawie nie widzimy. Ale i tak, zobaczcie, kozacko on wygląda. Ten kotek jest przecudowny. Jest taki niewidzialny. No to teraz, moi drodzy, ubierzmy sobie naszego DJ Franka, waga ciężka. I chyba ubierzemy sobie do niego drugi Star Power, czyli gąbka, ponieważ nasz Frank będzie miał od razu plus 1100 HP. Okej, moi drodzy, jazda z tematem. Jestem mega ciekawy, jak mi pójdzie naszym Disco Frankiem. Na środku widziałem chyba było 6 skrzynek. Tam widać już od razu jakiś El Primo na sępa. Ajajaj. Wiem, że jak ja mam Star Power gąbkę, no to El Primo powalam. Więc to jest spoko, dobra. Czy ten Spike tutaj przyjdzie? Dostał. Dobra. I on będzie chciał teraz tą podkręconą mi wcisnąć, więc ja uciekam. Po prostu uciekam. Mamy El Primo na piątym, który... Hop! Dostaje stuna! Dostał! Bull też! Dostał! Nie! Bomba! Bomba! Jean! Jean, idź mi stąd! Jeanek, idź mi stąd! Boom! 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 Hop! Boom! Boom! Aaaa! Spike, uciekam! Ale tu ich troszeczkę porobiłem, gdybym jeszcze trafił tym ultem tylko w tego Spike'a, byłoby przekozacko, no ale niestety. Ja muszę uciekać, bo ten Spike na daleko mnie porobi, no porobi mnie jak dziecko. Rozegrajmy to jakoś dobrze, że jakbyśmy kogoś teraz powalili, byśmy mieli, nie wiem, myślę z 10 tysięcy życia, byśmy z pewnością wtedy na czas przeżyli. O kurczę, ten pewnie Jin mnie widział. Dostałem jeszcze 200. No najgorzej, 4 zadymiarzy w grze. Bardzo szybko mnie bije ta strefka, że tak powiem. No i niestety, padam. Szkoda. Okej, moi drodzy, zagrajmy sobie teraz zwykłe solo i sprawdźmy, jak nasz skin się prezentuje. No, zobaczmy. Mam pelerynkę, mam kapelutek i mam tego kotka na kapeluszu. Jest przecudowny. No i ta Piperka chciała mnie tutaj szybciutko porobić, ale ją Pam robi. No ja ją zamykam z tej strony jeszcze. Czyli tą Pam raczej już porobię. Okej. Pam nie ma z nami już niestety. Ta Piper będzie chciała mnie jeszcze tu przyfokusować, ale ja nie jestem głupi, ja sobie idę dalej. Stanę sobie na razie tutaj. O, w ten sposób. A jednak sprawdziła ten krzaczek. No to kurczę. Plus 200 IQ. Bomba leży. Okej, mamy kolejne 2 cuby. Ja sobie na spokojnie uciekam. Mamy jeszcze tutaj Dynamike'a, który będzie chciał we mnie pewnie rzucać. Czy tu wycofam troszeczkę. No nie mogę miejsca znaleźć moją szelką na tej mapie. Okej, zajmijmy się może tym Dynamike'iem. Dobra, on tu będzie rzucał we mnie dynamitami. Okej, wygoniłem go z tych krzaków. Ja teraz poczekam na życie. Co prawda mam trochę krytyczną sytuację w tym momencie. No ale jakoś muszę z tego wyjść. Dobra, tu się jednak nic nie wydarzyło poważnego. Bomba, 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 bomba. Jeszcze raz strzał, tak jest, i ten 8-bit ma 10 power cubesów, trzeba uciekać przed tym 8-bitem. Przecież to jest nienormalne, żeby 8-bit miał 10 power cubesów na tej mapie. Dobra, dobra. I moi drodzy, mamy wielkie starcie, no wątpię, żebym to ugrał. No ale, ja do niego nie podejdę teraz, on ma 11 power cubesów, to jest niemożliwe. Dobra, zbejtujmy go jakoś. On teraz będzie bardzo mocno bił. Okej. Wystrzelał się. Ale szarża. Moi kochani, raz, dwa, trzy, ult. I tak jest, udało się. Pięknym stylu Farel wygrywa tą gierkę. Wow, powiem wam, nie sądziłem, że uda mi się go porobić. Za tą gierkę, no łapka musi być, no, nie ma innego wyjścia. Alright, moi drodzy, lecimy z giereczką. Spójrzcie na naszego Franka. No jest moim zdaniem bardzo ładny, jest bardzo fajny. Tu mam jakiegoś bug, który chce się steamować. Ja bym tą Piperkę porobił. Ta Piperka będzie mi najbardziej tutaj szkodziła podczas tej gry. Dobra. No ona mi wcisnęła 3 hity. Ja sobie poczekam na życie. Na spokojnie. Nie mogę jej też tak wypuścić za daleko troszeczkę, wam powiem. Hop. A, tu mnie widziała. Okej, tu mnie widziała. Mamy jeszcze jakiegoś Leona. Z którym no mogę, co prawda, się steamować. Ja jestem na razie na pierwszym Power Cube, więc tutaj... za dużo nie wskuram. Ja tylko mam ewentualnie dużo życia. No ale... O! Takiego bu, to bym już tutaj z chęcią pokonał. BBS, która też tu może mi zaszkodzić ładnie. I ten bu... Jestem mega wolny. No kurczę, jestem bardzo wolny. Muszę tutaj się przyczaić. No niestety.
Nie wiem, czy ktoś zajął tutaj te krzaki. Nie, nikt nie zajął, dobra. Leon, Leon, spokojnie. Spokojnie, byku. Tylko ulta chciałem. Tego bub trzeba powalić. Ty masz mało power cubesów, ja mam mało power cubesów. Jakoś to ugrajmy. Mogę ją obić teraz. Tak jest, dostała. Ult. Nie dostał nikt ulta. Najgorzej. Dobra, obijam ładnie. Obijam ładnie. I co teraz? Co się teraz wydarzy, moi drodzy państwo? Piper ginie. Leon ginie. Wielkie starcie z Mortisem. Bomba, bomba, bomba. No nie wierzę. Nie wierzę. Mało brakowało ranga 8. Coś mi dzisiaj Frankiem nie idzie, ale to też jest w sumie wina mapy, bo ta mapa nie jest pod Franka, tak mi się bynajmniej wydaje. Ale ranga druga jak najbardziej na propsie. Moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Kupiliśmy sobie dwa nowe skiny. Kupiliśmy sobie ofertę poziomu 100. Za to kupiliśmy sobie dwa przekozackie halloweenowe skiny. W następnym odcinku postaram się dobić już 14 tysięcy puszek i sobie otworzymy mega boxa za ukończenie Alei Pucharków. Więc oczekujcie tego odcinka. Nie zapomnijcie dołączyć do mojego Instagrama oraz Discorda, do którego link znajdziecie w opisie, ponieważ tam bardzo często organizuję konkursy na gemy. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!